Tak, ja dzisiaj w zastępstwie Witolda. Witold, jeśli oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Kuruj się, wracaj do zdrowia. A ja z przyjemnością Cię zastępuję. Ale zanim przejdę do słowa, które dzisiaj Pan Bóg mi, jak to się ładnie mówi w naszym środowisku, położył na serce. Ładne określenie. Słowo, które Bóg mi położył na serce. To chciałbym zacząć od świadectwa. Niezwykłego świadectwa dla mnie. Które mam nadzieję, że będzie dla nas zbudowaniem i które coś nam, myślę, potwierdzi, przypomni, raz jeszcze wskaże, po to, abyśmy mogli się ugruntować w Chrystusie. 3 lata temu, gdy zacząłem opiekować się zborem w Żyrardowie, nawróciła się pewna osoba tam w tym kościele, kobieta. Gdy rozmawiałem z nią po raz pierwszy, dawno nie pamiętam kogoś, kto by miał tak namieszane w życiu. Namieszane z mężem, namieszane z dziećmi, namieszane z nałogami, namieszane ze zdrowiem, namieszane z mieszkaniem, namieszane z pracą. Wszystko po prostu w proszku. Wręcz pamiętam, jak pierwszy raz się z nią modliłem razem tam ze starszymi, to myślałem sobie, Boże, no nie widzę wyjścia. Nie wiem, co musiałoby się stać. Przyjęła taką niesamowitą postawę, która od początku była dla mnie niesamowitym zbudowaniem. Po pierwsze, bardzo uważnie słuchała wszystkich rad. Gdy jakieś miała wyzwanie, dzwoniła do mnie czy do jednego z naszych liderów w kościele i słuchała. Gdy kiedyś powiedziałem jej tak na początku, słuchaj, naucz się psalmu 91, zacznij od tego, naucz się po prostu go na pamięć. Dziesiątkom ludzi to mówię. Nie wiem, czy na palcach jednej ręki mogę policzyć te osoby, które faktycznie posłuchały i nauczyły się na pamięć. A ona przyszła za tydzień i mówi, pastorze, umiem. Potem różne inne fragmenty Bożego Słowa. Hebrajczyków 4, 14, 16 i wiele, wiele innych. Powiedziałem jej, nie opuszczaj nigdy kościoła. Nie opuściła ani jednego spotkania. Choćby nie wiadomo, co się działo, ona zawsze była w kościele. Była modlitwa, ona była w kościele. Było spotkanie, ona była w kościele. Mówię, zaangażuj się w coś. Dobrze, poszukała, wyszła z inicjatywą. Mogę zajmować się gazetką ścienną. Chcę to robić. Zaczęła to robić. Wiernie, systematycznie. Po jakimś czasie okazało się, że zdiagnozowano u niej wirusowe zapalenie wątroby typu HTC. Ilu z Was trochę kojarzy, co to może być? Niektórzy kojarzą. To jest taka sytuacja, która prowadzi do marskości wątroby i w większości wypadków jest bardzo trudna, wręcz niemożliwa do tego, żeby z niej wyjść. Modliliśmy się. Modliliśmy się z olejem, modliliśmy się jako starsi. Minęły lata wiernej postawy, systematyczności, słuchania rad pastora, słuchania rad starszych, wierności w kościele, nieopuszczania wspólnych zgromadzeń, modlitw. Wszystko Bóg wyprowadził. Wyprowadził finanse. Wyprowadził sytuację z mężem. Odnowił relacje z dziećmi. Dał dobrą pracę, załatwił sprawę mieszkaniową, naprawdę dobrą pracę. I teraz, ostatnio się dowiedziałem, że była u lekarza i lekarz mówi, wie pani co, organizm zwalczył wirusa, nie ma pani. Jest pani wolna, jest pani czysta. Pomyślałem sobie, bardzo skromna kobieta. Bardzo cicha, taka sumienna tym wszystkim. Pomyślałem sobie, jak bardzo ważna jest wierność. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Mateusz tutaj mówił takie świadectwo, że jak pierwszy raz był w kościele i wyszedł do przodu do modlitwy i mówił, Panie Boże, tak potrzebuję Ciebie, tak chcę wzrastać i wtedy akurat się z nim modliłem i powiedziałem mu, żeby
Mówię, Mateusz, rano cokolwiek zrobisz, zanim wstaniesz, czytaj Biblię rano. Tak wierzę, że Bóg do ciebie to mówi. Nie wiem, czy pamiętacie, co on powiedział, że zaczął to robić wiernie. I mówi tak, po tygodniu nic się nie zmieniło. Po dwóch tygodniach nic się nie zmieniło. Po trzech tygodniach nagle zaczęło się coś zmieniać. Okay? Chciałbym dzisiaj do was zaapelować i do siebie też, bo ja w sobie też to widzę. To, co powiedziałem przed chwilą, to jest prawdziwa historia. Ta dziewczyna, kobieta ma na imię Kinga. I chciałbym do was zaapelować. Naprawdę Jakub ma rację, gdy w 5 rozdziale pisze, wiele może wytrwała, usilna modlitwa sprawiedliwego. A jesteś sprawiedliwy, bo Bóg cię usprawiedliwił. Jesteś sprawiedliwy i możesz przyjść do Boga. Zasłona do miejsca świętego została rozdarta. Mamy dostęp do Niego. Tylko właśnie. Czy jesteśmy sumienni w nabożeństwach? Ja wiem, może to ktoś mówi, no ale co to ma wspólnego z nabożeństwami? Kochani, Bóg patrzy na wierność. Jaka jest nasza wierność w finansach, jeśli chodzi o naszą wspólnotę? A co to ma za znaczenie? Ja daję gdzieś indziej. No nie do końca, kochani. Nie do końca. Bóg także na to patrzy. Także to bierze pod uwagę. Ona też w tym była bardzo, bardzo wierna. Jak wygląda sprawa naszej wierności z codzienną relacją z Bogiem? Jak wygląda sprawa naszej wierności, gdy ktoś nam coś radzi dobrze? Na przykład naucz się na pamięć psalmu, albo ucz się na pamięć wersetów. Niech słowo mieszka w tobie. To przynosi owoce. To przynosi owoce. Bądźcie wierni. Bądźmy. Ja to mówię do siebie też. Bo widzę to też w moim życiu, jak Bóg układa pewne rzeczy, gdy jesteśmy wierni. Niedawno też sobie pomyślałem o innej osobie, z którą mam kontakt już też parę lat. I nie słucha rad. I nie chce wsłuchiwać się w to, co mówię. 3 lata temu dalej jest to samo. Drepcze w miejscu. Dalej namieszane w domu, dalej namieszane w życiu, dalej problem z pracą. Niech nikt taki nie będzie. Bądźmy wierni. Halleluja. Chwilka na zastanowienie się nad tym. Taka pauza celowa. A teraz chciałbym prosić Cię, Maćku, abyś wyświetlił slajd mojego dzisiejszego kazania. Cóż można o pokorze? 3 dni temu powiedziałem jednej osobie, przygotowuję kazanie na temat pokory. Pokora? A myślałem, że będzie coś ciekawego. Pomyślałem sobie, czego oczekujemy od kazań? Czy chcemy sensacji? Czy chcemy, żeby ktoś nas nakręcił emocjonalnie? Jakub Kamiński to świetnie robi, błogosławię go z całego serca. Ale czego oczekujemy od kazania w swoim lokalnym kościele? Czy podłechtania naszego ego? Wierzę, że chociaż wszyscy wiemy, że pokora to jest coś, co się Bogu podoba. Amen? Wszyscy wiemy mniej więcej w sercu to, co to jest pokora. Chociaż czasami ci najbardziej pyszni to próbują wszystkich przekonywać, że oni są pokorni, tylko inaczej. Ale wiemy o tym. Ale jakżeż trudno nam to jest zastosować. Gdy przygotowywałem to kazanie, zobaczyłem taki ogrom wersetów, przykładów, tematów z Bożego Słowa na temat pokory, że pomyślałem sobie, że to by wystarczyło na całoroczny cykl. Można byłoby 52 niedziele w roku spędzić mówiąc o pokorze i podając przykłady tego, jak Bóg nagradza pokornych. Wiecie, że sam Bóg jest pokorny? Jak to dziwnie brzmi, prawda? Ale popatrzmy na przykład Chrystusa.
Chrystus, który rezygnuje z tego, jak mówi list do Filipian, drugi rozdział tam od 5 wersetu, tak pięknie zapisane. On, który był w postaci Bożej, nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu, ale wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię, aby wszelkie imię się zgiało i wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Dlatego, że On się zrezygnował, że On się uniżył. Czasem mówimy, pokora to nie znaczy, że ja będę taką ofiarą, takim jeleniem. Ktoś kogoś rozbawiłem. Tak się mówi, nie? Taki jeleń. Co tak wszystko, prawda, można mu na barki wszystko położyć. No nie wiem, wiecie, do końca nie wiem. Tak jak patrzę na Chrystusa, to widzę chwilę, kiedy potrafił mocno powiedzieć. Ale On się nigdy nie kłócił. On nigdy nie wchodził w polemikę na Facebooku na temat dogmatów teologicznych. On był ponad tym. On mówił swoje i szedł dalej. On miał pokorę, tą prawdziwą pokorę. I był taki moment, i są takie momenty także w naszym życiu, kiedy trzeba powiedzieć, to nie jest białe, to jest czarne. Oczywiście, że tak. Są takie momenty w życiu, kiedy nie możemy się zgadzać na coś, co jest sprzeczne z Biblią, co jest sprzeczne z naszym sumieniem, co jest sprzeczne z naszą etyką. Ale kochani, są też takie momenty w naszym życiu, kiedy potrzebujemy nic nie powiedzieć i pozwolić, tak jak Chrystus, gdyż jest poprowadzony na krzyż, pozwolić, aby pewne rzeczy na nas spadły i przyjąć to z pokorą. Kiedy jedno, a kiedy drugie? Dlatego potrzebujemy do tego Ducha Świętego, potrzebujemy rozeznania. Ale tragedią jest, kiedy w sytuacji, kiedy potrzebujemy być pokorni, potrzebujemy się zamknąć i znieść coś, my próbujemy się tłumaczyć. A wtedy, kiedy potrzebujemy się wytłumaczyć i powiedzieć, że to nie jest czarne, tylko białe, to spuszczamy głowę i nie mamy odwagi, aby się odezwać. To jest wtedy tragedia. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, że żarliwie pragnią Ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Żarliwie pragnie On relacji z Duchem, któremu dał w nas mieszkanie. A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach: Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornych obdarza łaską. Tu mamy tam Jakuba 4,6 i Piotra 5,5, podobne wersety, które cytują ten właśnie fragment. Chrystus, który rezygnuje z siebie, ten werset z Filipian jest dla mnie niezwykły. Daj następny slajd, Maćku. Pokora, ja wierzę, to jest taki magnes dla Pana Boga. To jest taki czynnik, który przyciąga Boże błogosławieństwo do Twojego życia. Kilka przykładów, bo tych przykładów można byłoby mnożyć z Biblii, ale jest taki jeden przykład szczególny. Na pewno wiemy, że Mojżesz to jest taka jedna z postaci, która dla Izraela i dla nas jest takim wybitnym prorokiem. To on powiedział o Chrystusie: proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Czyli mówił o Chrystusie. A nie wiem, czy wiecie, że Bóg powiedział o Mojżeszu w 4 Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Liczb, w 12 rozdziale, tam, gdy był ten konflikt z Miriam. Bóg powiedział o Mojżeszu, że jest najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Jak wyrażała się pokora Mojżesza? Zwrócę wam na coś uwagę. Czy widzicie w Biblii jakąś sytuację, żeby Mojżesz się kłócił z ludem izraelskim? Żeby ich przekonywał? Żeby z nimi wchodził w jakieś krzyki, dywagacje? A wy jesteście tacy, siacy, jewacacy. W większości wypadków Mojżesz, gdy zderzał się z nieposłuszeństwem ludu, co robił? Szedł do Pana. Padał na oblicze swoje i mówił: Panie Boże, masz problem. To ty masz problem. To nie mój lud, to twój lud. Panie Boże,
czy poganie mają mówić: Panie Boże, nie odrzucaj, bo z Bogiem rozmawiał. Jest takie stare powiedzenie: z Bogiem rozmawiaj o ludziach, a z ludźmi o Bogu. Mojżesz to potrafił. Jeden z najwybitniejszych proroków w ogóle Starego, Nowego Testamentu. Człowiek, którego Bóg tak potężnie używał, tak niezwykle najpokorniejszy. Choćby w tym, że my tego w Biblii nie widzimy, ale tradycja talmudyczna, judaistyczna mówi, że w większości wypadków to, co Biblia mówi, że Mojżesz powiedział, to tak naprawdę nie on powiedział, tylko jego brat Aaron, który był jego głosem, który był jego Mr. Speaker, tak? Był jego rzecznikiem był. Pamiętacie, gdy Boga Bóg, gdy Mojżesza Bóg powoływał, to Mojżesz mówi: no ale ja nie umiem mówić, ja jestem taki niewprawny w mowie. Spierają się teolodzy, czy chodziło o to, że miał mały zasób słów, czy że się jąkał i tak dalej. Różne są tutaj dywagacje. Ale Bóg mówi: a to twój brat Aaron, proszę bardzo. On będzie twoim głosem. To też na pewno wymagało pokory. Dawid. Jakie Dawid miał serce. Myślę, że to, co definiowało też w dużej mierze Dawida, to ta jego pokora nie tylko wobec Boga. Wiecie, bo łatwo jest powiedzieć, jestem pokorny wobec Boga, bo jak to zmierzyć? Metrem, linijką? Jak zmierzyć, na ile to jest? Możesz powiedzieć ludziom: ja jestem pokorny wobec Boga. Proszę o następny slajd. Ale twoja i moja pokora, o której mówisz, że chcesz się jej uczyć, o której ja mówię, że chcę się jej uczyć, ona ma i musi mieć ten wymiar praktyczny. Ja dzisiejsze kazanie, gdy przygotowywałem, i chcę to powiedzieć, słuchajcie, bez kokieterii, bez jakiejś takiej hipokryzji fałszywej, ale przygotowałem to kazanie także dla siebie. Bo ja też, może jako pierwszy z was, chcę uczyć się pokory. Chcę uczyć się tego, co Chrystus miał. Umieć zamknąć usta wtedy, kiedy trzeba zamknąć usta. Umieć przyjąć postawę Chrystusową wtedy, kiedy trzeba. A wtedy, kiedy trzeba powiedzieć, że czarne nie jest białe, tylko jest czarne, ale w taki też chrystusowy, mądry sposób. Na następnym slajdzie właśnie mam ten wymiar taki, jakbyś mógł przeskoczyć slajd. Ten wymiar taki, że ta pokora, ona musi mieć swoje przełożenie w pracy, swoje przełożenie wśród sąsiadów, swoje przełożenie w domu. A wiecie, gdzie jest najtrudniej swoją pokorę ćwiczyć i najbardziej trzeba? No, w domu. Często w małżeństwie. Tak, coś na ten temat wiem. 33 lata uczenia się pokory. Gdyby był egzamin, to nie wiem, czy bym go zdał. Dziękuję ci, kochanie. No, jak miło. Żona moja powiedziała, żebym zdał. Słyszeliście? Tak. Patrzcie, jaką teraz pychę okazałem właśnie. Już musiałem to podkreślić. No tacy jesteśmy. Jak mamy jakąś zasługę, to chcemy ją strasznie pokazać. Tak? Jak chcemy jakąś mieć niezasługę, no to... Pamiętam, niedawno miałem taką sytuację właśnie w jednym z kościołów, którymi się opiekuję. Problem polegał na tym, że pewna rodzina, która bardzo dużo finansowo wnosiła do kościoła, nagle zaczęła mieć problem z pastorem. Ich problem polegał na tym: to my tak tutaj dużo dajemy, to my się tak strasznie poświęcamy, a ty tego nie doceniasz, a rada tego nie docenia, a tu nas nie zauważono, a tam nas nie zauważono. I byłem na tej rozmowie i pastor mnie poprosił, żebym pomógł. Ciężko się rozmawia z takimi ludźmi, wiecie, naprawdę ciężko się rozmawia. Ale myślę, że udało mi się wskazać na Chrystusa. I powiedzieć: słuchajcie, czy naprawdę to jest postawa, w której
uważacie, że Chrystus powiedziałby super, domagajcie się swojego. Tak, tak należy. Czy nie lepiej, bo dla kogo to robicie? Jak myślicie, czy Bóg to widzi, że wy tyle wnosicie do tego kościoła? Czy Bóg to widzi, czy nie widzi? Widzi. Czy chcecie, wolicie, żeby to widział pastor, czy wolicie, żeby to widział Bóg? Nawet jeśli on tego nie widzi, no to co? To muszę się domagać tego, żebym zaistniał? Żeby było pokazane i zaznaczone, jak bardzo ja jestem ważny, jak bardzo dużo ja wnoszę? To dobrze, że wnosisz. To chwała Bogu, że wnosisz. Chwała Bogu, że to, tamto, siamto zostało kupione za twoje pieniądze. To super. Ale nagroda twoja jest w niebie. Jak ją odbierzesz tu na ziemi, to w niebie już jej mieć nie będziesz. No proste. Pan Jezus powiedział w pewnym momencie, tam w pewnej przypowieści, odebrali swoją zapłatę tu na ziemi, bo tak bardzo się jej domagali tu na ziemi. Pokora to także, myślę, że to jest właśnie to niedomaganie się swojego. Na przykład w małżeństwie. Mógłbym wiele na ten temat mówić. I tak się zastanawiałem. Często daję przykłady z mojego życia, z mojego małżeństwa. I jestem wdzięczny Bogu za to, co Basia powiedziała, ale jak Dawid chce powtórzyć z Psalmu 51, grzech mój jest zawsze przede mną. Zdaję sobie sprawę z tego, że ciągle się z tym zmagam. Że ciągle gdzieś tam chcę, żeby moja Basia doceniła to, co ja tak wiele wnoszę do domu. Przynośmy Bogu te rzeczy, które gdzieś tam w nas wydają się nam niedocenione. Wiecie, gdy teraz w jednym kościele przerabiam z ludźmi, prowadzę kurs Wolność w Chrystusie po raz któryś z kolei. Tam jest tam taka czwarta, piąta sesja bodajże, gdzie jakby analizujemy to właśnie, jakie są nasze motywacje, to, co się w nas dokonało, gdy się nawróciliśmy, to, co się nie dokonało. Jakoś tak na nowo, w nowy sposób zobaczyłem, że Bóg nie szuka ludzi super zdolnych, inteligentnych, wykształconych. To wszystko jest dobre. Ale pierwszą kompetencją, którą Bóg w tobie szuka, to jest pokora. I też nie fałszywa pokora. Bo też nie chodzi o to, że ja taki mały, taki cichy, taki niewidoczny, taki pokorny, a w sercu tam normalnie, aż ogień normalnie psioczenia na wszystkich, tak? I jak tylko gdzieś tam stanę z boku, to będę nadawał. Jak tylko w jakiejś towarzystwie stworzy się okazja, to będę tam psioczył, będę krytykował, będę, bo muszę dać upust tej mojej pysze. Tak się domaga, żeby ja miał rację. Ja miał rację. No, czym jest, myślę, pokora? Jakbym tak ja miał osobiście, to nie musi być najlepsza z definicji, ale gdybym ja miał tak zdefiniować to sedno, czym jest pokora, to jest taki właśnie dystans do siebie, w którym nie muszę zawsze mieć racji. W którym potrafię zrozumieć inny punkt widzenia. W którym potrafię powiedzieć, dobrze, może nie mam racji. Nie muszę mieć racji. To, co ja myślę, nie musi być zawsze akurat tak. Moja interpretacja słowa nie musi być najlepsza na świecie. Mój sposób wierzenia nie musi być najlepszy na świecie. Pamiętam wiele lat temu, jak był taka sytuacja w kościele. Pamiętam, patrzę na Anię, twój tata, Piotr. Piotr jest taki, wiesz, on jest taki. Taki, wiesz, taki filar, prawda? On zawsze w kościele tak miał postawę taką. Tak, zero emocji. Wiecie, taki James Bond. Prawda? Twarz kamienna. Pamiętam, wiele lat temu ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że dlaczego on nie uwielbia Boga? On jest taki, prawda, taki, tak nic nie robi, taki sztywny jest na tym uwielbieniu. I pamiętam, że bardzo się z tą osobą wtedy byłem dużo, dużo młodszy niż teraz, to było kilkanaście lat temu, strasznie się wzburzyłem. I mówię, nie chcę tego słuchać. Jakie ty masz prawo
żeby kogoś oceniać, bo on akurat ma taką osobowość. To jest jego sprawa między nim a Bogiem, jak on uwielbia do cholery. No tak. No tak. Do cholery. Bo i było ostro. Rozeszliśmy się wtedy. Szliśmy w jedną stronę, ale musieliśmy się rozejść. Nie wytrzymałem, dlatego że pycha sprawia, że chcemy oceniać innych. Pycha sprawia, że chcemy krytykować. Wiecie, krytyka często wynika z pychy. Bo mnie się wydaje, że jak kogoś skrytykuję, to ja będę taki lepszy. Ja tak nie robię. Ja taki nie jestem. Ja tak się nie zachowuję. Ja takich błędów nie popełniam. A pokora zostawia innych Bogu. Pokora potrafi powiedzieć: Panie Boże, nie mi oceniać i osądzać. Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Wiecie, że jaką miarą mierzysz innych, taką wam odmierzą. Tak mnie fascynuje Jamie. I love your messages. I love your prophetic spirit. It's wonderful. Naprawdę bardzo, bardzo dotyka mnie i porusza to, jak Jamie usługuje proroczo. Dzisiaj, gdy wyszedł i zaczął mówić o tych przekupniach w świątyni, słuchajcie, no przyznaję, moje pierwsze skojarzenie, Kościół, jakieś tam złe rzeczy, prawda, ktoś tam źle coś robi, takie, wiecie, tak po ludzku. A on nagle pokazał to inaczej. Nie patrz na innych. Nie patrz, do kogo to może dotyczyć. Komu tu Pan Jezus musi powywracać stolik? Tak? Kogo tu Pan Jezus musi wykopać? Albo tam zdyscyplinować, bo jest nie tak. No my tak patrzymy. Prawda? Idzie słowo mądre i głupie panny. No gdzie te głupie panny? Który to by tą głupią pannę? O, mam! My tak patrzymy. Ale Biblia nie jest po to, żebyśmy nią walili innych po głowach. Żebyśmy osądzali nią innych. Oczywiście czasem są takie sytuacje, że konfrontujemy pewną postawę z Biblią. Tak, jak najbardziej. Ale nie możemy tego nadużywać, bo Biblia została nam dana przede wszystkim po to, aby być lustrem. Wiecie, a lusterko, niektórzy na lusterko używają w taki sposób. Jakbym tu włączył lusterko, tak o, no widzę Jerzy dzisiaj, prawda, coś tam, grzywka ci się przekrzywiła. No, biorę lusterko i zamiast patrzeć pod kątem 90 stopni, to ja obracam pod kątem 45 stopni, biorę to lusterko i widzę innych, zamiast widzieć siebie. A Bóg chce, żebyśmy nie tak używali słowa, ale żebyśmy przez słowo konfrontowali siebie i swoje życie. Uwielbiam ten fragment Bożego Słowa. Nie używamy za często słowa uwielbiam, prawda? Ale słowo możemy uwielbiać, tak? Możemy powiedzieć, że uwielbiam fragment słowa? No to ja uwielbiam ten fragment słowa. Bardzo często go cytuję. Ostatnio też mówiłem o nim, nawet chyba tydzień temu, króciutko. Bo to słowo jest dla mnie taką jednym z takich wersetów, które są taką esencją tego, czym jest dobra nowina, czym jest Boże przesłanie dla mnie i dla ciebie. Takie słowo, które w jednym zdaniu pokazuje wszystko to, czego Bóg od nas oczekuje. Fenomen. Fenomenalne słowo, wiesz. To ten werset. Tak, okej. Okay. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie. Nauczcie się na pamięć. O, zadanie od pastora dzisiaj. Ciekawe, kto posłucha. No nie, to już. Wybaczcie, może moja pycha. Ale zachęcam. Nauczcie się na pamięć tego wersetu. Michała, 6 rozdział, 8 werset. To może ja jestem nauczycielem, to może spróbujmy tak jak w szkole. Powtarzcie tam. Michała, 6, 8. Nie wszyscy powtarzali. Michała, 6, 8. Nauczcie się na pamięć. Słuchajcie. Oznajmiono ci, Gosiu, Jamie, Robercie, Maćku, Robercie, Basiu, Tomku, Jacku,
Marcinie, oznajmiono ci, co jest dobre i czego oczekuje od ciebie Bóg. Trzy proste rzeczy. Fundamentalnie proste. Po pierwsze, abyś był człowiekiem prawym. Abyś miłował prawo. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo jestem święty. Chcę, żebyście byli ludźmi etyki, ludźmi honoru, ludźmi uczciwości, ludźmi prawa, które jest w waszych sercach. Nie ten zakon, na którym się wysilamy, ale z łaski Chrystusowej, abyśmy byli ludźmi godności i honoru. Abyś stosował prawo. Po drugie, abyś kierował się w życiu miłością. Abyś stosował miłość bratnią, tam jest napisane. Różne są tłumaczenia, ale pierwsze, bądź człowiekiem prawym. Bądź człowiekiem, który widzi standardy Boże, etykę Bożą, wartości Boże i uczyni je swoimi wartościami. Po drugie, miłość, bo przecież największa jest miłość. Prawda? Wiara, nadzieja, miłość. Bóg jest miłością. Nie ma żadnego innego rzeczownika, o którym Bóg by powiedział, ja jestem. A tak często powtarza, jest miłością. W Starym Testamencie Jahwe Shalom, Bóg pokoju, Bóg, który jest pokojem. Czyli po drugie, bądź człowiekiem miłości. Bądź człowiekiem miłosierdzia. Dzisiaj Jamie mówił o przebaczeniu. Bądź człowiekiem przebaczenia, to też jest miłość. Bądź człowiekiem zrozumienia dla drugiej osoby. Nie oceniaj innych przez pryzmat siebie, swojego spojrzenia, bo możesz się mylić. Może się okazać, że ten straszny grzech, o którym tobie się wydaje, że jest taki wielki, bo ktoś ma problem ciągle z papierosami na przykład. Może się okazać, że ten grzech jest dużo przed Bogiem mniejszy, bo ten człowiek walczy, zmaga się, jest szczery przed Bogiem. A twoja pycha, twoja arogancja może być przed Bogiem dużo gorsza. Więc bądź człowiekiem miłości po drugie i po trzecie. Osobiście bym odwrócił tą kolejność, ale trzecie jest dla mnie najważniejsze. I abyś w pokorze chodził ze swoim Bogiem. Abyś był człowiekiem pokory. Gdy Jakub w trzecim rozdziale mówi o mądrości w swoim liście, to tam też tak pięknie opisuje tą mądrość jako nie arogancką, nie zmysłową, ale pełną pokoju. Przeczytajmy to, słuchajcie. Bardzo podoba mi się ten fragment, jak wiele innych fragmentów. Wiecie, patrzcie, czy Słowo Boże nie jest fenomenalne, prawda? W tym dotarciu do sedna. Czy nie jest prawdą, że ma moc rozdzielenia stawów od szpichu, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, prawda? Tymoteusza 3,16. Kto jest między wami mądry, uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość, złe ambicje, nie chwalcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, ambicje, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, czyli taka transparentna, przejrzysta. Następnie pokojowo usposobiona. O nie, musi być na moje, bo ja jestem taki mądry. Uprzejma. To jest ciekawe. Dająca się przekonać. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Nie stronnicza, nie obłudna. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju dla tych, którzy wprowadzają pokój. Halleluja. W Przypowieściach 11 rozdziale, w 2 wersecie też jest tak fajnie napisane. W różnych tłumaczeniach to jest różnie, ale akurat tym, które ja lubię, jest napisane. Przyszła pycha, przyjdzie upadek. A pokorni będą zbierać błogosławieństwo. Tam jest tak napisane.
Dawid był człowiekiem bardzo ambitnym. To był frontman. Ja nie chcę powiedzieć, że pokora to jest coś, co sprawia, że się nie będę wypowiadać. Że jak będę mówił kazanie, to będę mówił tak po cichu to kazanie, żeby wszyscy widzieli, jak ja jestem pokorny. Bardzo często to jest fałszywa pokora. To jest strach przed ludźmi, a nie pokora. Albo po prostu ktoś ci dał taką osobowość. Pan Bóg dał ci taką osobowość i chwała Bogu. Nie wszyscy muszą być frontmanami. Ale Dawid był frontmanem. On się nie bał wyjść i powiedzieć, zabiję tego tyrania jednego, tego łoma skończonego. On tu wyszedł normalnie z żyć Izraela, a ja wyjdę z imieniem Boga Nazareńskiego, Boga Izraelskiego, jeszcze nie Nazareńskiego, sorry. No to rozbawiłem teraz Sławka, okej. Okay? I zetnę mu głowę. Prawda? Pamiętacie ten przykład. Dawid był człowiekiem o mocnej osobowości. To nie był ciapek. Prawda? Nie. Nie był takiego, niech się dzieje co chce, ja taki biedny, malutki. Nie. To był człowiek z charakterem. Ale gdy prorok przyszedł i zgrzeszyłeś, to ty jesteś tym, który zabrał tą jedną owieczkę temu, który miał tylko jedną, a ty masz dziesiątki. To się to nie dyskutował. A potem jak przyszła, słuchajcie, jak przyszła Boża kara, to potrafił ją przyjąć. Saula miał okazję dwa razy zabić i nie zrobił tego. To był wyraz jego pokory. Pamiętam taką jedną historię z życia Dawida, która kiedyś bardzo przemówiła do mojego serca, bo sam tego doświadczyłem kilka razy. Bóg w taki sposób mnie też wychowywał. Dawid ze swoimi żołnierzami szedł jedną stroną wąwozu, a drugą stroną wąwozu szedł człowiek i mu złorzeczył. Ty taki siaki, ty się w ogóle nie nadajesz, ty sprzeniewierzyłeś prawo, ty jesteś beznadziejny. I jego przyboczny, jeden z jego dowódców, Joab, mówi, no panie, no co on będzie ci tak złorzeczył? No wezmę dzidę, przygwożdżę go do ziemi i skończy się wszystko. Nie, bo Bóg mu kazał. Dlaczego Bóg mu kazał? Żeby właśnie Dawid usłyszał to, co było prawdą. Miałem takie sytuacje w życiu. Kilka razy, będąc pastorem, więcej razy, pamiętam sytuację, kiedy ktoś stoi w gronie kilku braci, ludzi z kościoła i ktoś, kto miał do mnie pretensje, z wszystkimi się wita, nagle publicznie podchodzi do mnie, mówi, tobie ręki nie podam, bo ty na to nie zasługujesz. I odwraca się plecami. Ja stroję wśród tych ludzi i myślę sobie, miałem tak umigeri z pół obrotu, to po prostu chłopie byś w locie z głodu ma. Wszystko się we mnie zagotowało. I jakbym nie był chrześcijaninem, to nie wiem, czy by ręka nie poszła. Ale wtedy myśl. Też masz coś za kołnierzem. Musisz to znieść. To jest... Ja cię wychowuję, ja cię kształtuję, ja cię uczę. Nie uczcie mnie w taki sposób, proszę was. Żeby to dla nikogo nie było pretekstem, bardzo proszę. Ale chcę pokazać, że są sytuacje w naszym życiu, w których możemy zareagować nie tak jak Dawid. Dawid potrafił to znieść. Dawid potrafił to przyjąć. Różne rzeczy różnie nieraz padają. Czasami w nerwach ktoś coś powie. Czasami... I czasem to są właśnie takie chwile, o których powiedziałem na początku, w których potrzebujemy rozeznać to w Chrystusie, że to jest ten moment, kiedy trzeba zamknąć usta. I nie powiedzieć nic. I nie tłumaczyć się. I nie dyskutować. Tysiące razy mnie korciło, żeby gdzieś tam na internecie pisać w różnych tematach. Szczepionki, ziemia, to, tamto, siamto, polityka. Za każdym razem Bóg mówi do mojego serca, to nie jest twoje zadanie. To nie jest twoja rola. I z tym palcem, wiecie, tak bym napisał. I czasem bywa tak, że gdzieś tam napiszę. I pisze.
i zgazuj. Pokora jest czymś niesamowicie cennym przed Bogiem. I na koniec, kochani, bo myślę, że dzisiaj na dziś wystarczy i myślę, że to, co Bóg chciał powiedzieć do mnie, do nas, do naszych serc, to już powiedział. Ale na koniec bardzo proszę przerzuć. Jeszcze są dwa slajdy, dwa cytaty. Chciałbym nimi zakończyć i poddać wam w rozwagę. Fenomenalne dwa cytaty, które mi się naprawdę podobają. Albert Einstein powiedział kiedyś tak. Mądrzy często milczą, są wycofani, bo świadomi swojej ułomności. Arogancja i pycha są krzykliwe, napastliwe, butne, domagają się i żądają. Amen. Tak jest. I jeszcze jeden slajd, ostatni cytat na dziś. Bertrand Russella. Jakie to on powiedział tak, jak przeskoczy slajd, powiedział, jakie to smutne, że właśnie głupcy są często tak bardzo przekonani o swojej racji, a mądrzy mają tyle wątpliwości. Coś tam slajd nie chce przeskoczyć, ale to nic. Kazian powiedział, o właśnie, to smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a mądrzy tak pełni wątpliwości. Bo mają pokorę. Mądry człowiek zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i to mu pomaga rozumieć ograniczenia innych. Mądry człowiek rozumie, że sam popełnia błędy, więc nie jest taki skory do dyscyplinowania w kościele. Tyle razy gdzieś tam ktoś mnie namawiał tego zdyscyplinować, tamtego, tu napomnieć, tu wykluczyć, tu co. Ja mówię, zaraz, nie tak prędko. Nie w tym rzecz, nie o to chodzi. Chcielibyśmy się pomodlić na koniec, dobrze? Myślę, że modlitwa o pokorę przed Bogiem jest ważna i cenna. Drogi Jezu, dałeś nam tak nieprawdopodobny przykład sobą. I dziękuję Ci dzisiaj za to słowo, proste, takie bardzo zwykłe, które dzisiaj skierowałeś do mnie, do nas. Panie, ja je przyjmuję, bo ja też się z tym zmagam. Ja też się tego uczę i chcę się tego uczyć, Panie Boże. I dziękuję Ci, że dzisiaj przypominasz nam, że Ty jesteś cichy i pokornego serca. Że gdy trzeba było, to nie otworzyłeś ust swoich. Że przypomniałeś nam o pokorze Mojżesza, Dawida. Że przypomniałeś nam o tym, jaką chcesz, żebyśmy mieli mądrość, jak chcesz, żebyśmy tą mądrość okazywali. Panie Boże, drogi Ojcze, drogi Jezu, tak otwieramy nasze serca przed Tobą teraz, świadomi swojej ułomności, ale też świadomi tego, że tak jak uczymy się tego w kursie Wolność w Chrystusie, Ty już wszystko zrobiłeś. Dałeś nam dostęp do łaski. Dałeś nam dostęp do nowego charakteru, do nowego stworzenia. I w Tobie możemy być ludźmi pokory. Jesteśmy ludźmi łaski Twojej, dobroci Twojej, których cała natura została zmieniona. Bo nie jesteśmy już więcej grzesznikami, ale świętymi przed Tobą, którym czasem zdarza się zgrzeszyć. A Ty, Panie, ucz nas pokory, bo chcemy być tacy jak Ty. I chcemy, Panie, tak po prostu podobać się Tobie. Tak jak nam powiedziałeś i oznajmiłeś, czego od nas oczekujesz. Abyśmy miłowali prawo, abyśmy byli ludźmi miłości i abyśmy w pokorze chodzili razem z Tobą każdego dnia. I niech tak będzie. Amen.